W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się gala finałowa 6. edycji filmowego konkursu Patria Nostra Mazowsze 2021. Do tegorocznej edycji przystąpiło prawie 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i świata. Ich zadaniem było wykonanie krótkiego filmu dotyczącego ważnego wydarzenia z historii Polski. Szczegóły Paulina Drażba. Konkursy historyczne Patria Nostra adresowane są do młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, a także do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Ich cel to nie tylko propagowanie wiedzy o historii Polski czy budowanie wspólnoty pomiędzy młodymi Polakami, ale również sprawdzenie umiejętności jako młodych aktorów czy reżyserów. W konkursie mazowieckim zwyciężyła drużyna z liceum ogólnokształcącego w Siedlcach imieniem Bolesława Prusa. Natomiast czwarte miejsce zdobyła drużyna polonijna z Londynu. Drużyna numer 4 z Edynburga, z Wielkiej Brytanii. Oni wykonali pracę konkursową o patronce swojej szkoły. Wybrałyśmy na nią generał Elżbietę Zawadzką. Dziewczęta zagrały główne role, dwie osoby plus głos, a ja opracowałam scenariusz do tego filmu. Przysięgam, że tajemnicy służby specjalnej dochowam. Młodzież polonijna w szczególny sposób tworzy te swoje filmy z uwagi na oddalenie od ojczyzny, pewną tęsknotę, a często nawet niemożność bycia tutaj z nami. Dziś poznaliśmy zwycięzców konkursu mazowieckiego, a już 27 listopada gala wręczenia nagród konkursu światowego. Paulina Drażba, Polonia 24.